W naszym studiu Jarosław Fanek Grant Luxury Outlet. No, ciekawa jestem, czy miłośnik piosenek 2 plus 1? Zdecydowanie. Uważam, że to była świetna grupa, i myślę, że po latach wielu takich artystów w Polsce się docenia. Kiedyś wyśmiewani, czasami kiedyś niektórzy uważali, że są symbolem obciachu, a czas pokazuje, że to byli pełnowartościowi, rasowi, światowej klasy artyści. A dzisiaj piosenka Choć Pomaluj mój świat przeżywa renesans właśnie ze względu na kolory, które wymienione są w tej piosence: żółty i niebieski. No, no właśnie, jest Ukrainy. Kto by przypuszczał, a druga ciągle jest grana na weselach, prawda? Chociaż do dziś wszyscy, którzy Już znają. Już suknie z no właśnie, tylko że wszyscy, którzy znają naprawdę tekst, wiedzą, że to raczej jest piosenka smutna. Bardzo smutna. No Idą do nieba. No właśnie, ale piękna. Już mi niosą suknie z welonem. Już nie Ta dmoch odezwała się po latach, po latach, przemówiła do swoich fanów. Tak, i to nawet pracując, skończymy do tego, żeby trochę zainteresować jej osobą, bo rzeczywiście ona zniknęła z polskich mediów, w ogóle z życia publicznego. No, dobre 20 lat temu, nie było jej nigdzie. Co więcej, były takie czasy, kiedy na podoć nawet nie pobierała należnej emerytury, nie wpuszczała listonosza, nie pobierała tantiem z zaiksu, u nie wiadomo z czego żyła i całkowicie odseparowała się od świata. I oto nagle rzeczywiście, no, nie dalej jak miesiąc temu, przed świętami wielkanocnymi, nagle wysłała do swojego fan klubu, bo ma, mimo tego, że... Nie pokazuje się nigdzie publicznie, ma fan kluby, ma ludzie, którzy kochają jej piosenki. Wysłała karteczkę, odręcznie napisaną z życzeniami na święta Wielkiej Nocy, więc no była to pewna sensacja, to obiegło właściwie cały internet, wszyscy pokazywali skan tej karteczki. No i okazało się, że chyba jest z nią troszeczkę lepiej. Natomiast rzeczywiście jest to osoba, która zasłużyła się dla polskiego show biznesu, i, i jednocześnie, kiedy teraz się patrzy na te zdjęcia, na te klipy, na te występy, ja ze zdumieniem odkrywam, jak ona fantastycznie była ubrana. podobnie zresztą jak cały zespół 2 plus 1. Dodajmy Elżbieta Dmoch, miss obiektywu kilkukrotna i na festiwalu w Opolu i na festiwalu w Sopocie. No, przy takiej i urodzie i takiej figurze, prawda, tak. to trudno się dziwić, gdyby nie była. A do tego rzeczywiście dochodziły jeszcze bardzo ciekawe stroje i za to też trzeba docenić, bo widać, że byli zawodowi w każdym calu, bo to nie tylko świetne piosenki, świetne głosy, świetne aranżacje zmieniające się zgodnie z modami, z trendami, ale także świetne stroje. Bo 2 plus bardzo szybko e, członkowie tej grupy sięgnęli po pomoc e, no, dobrych polskich ówczesnych projektantów. Oni akurat najczęściej współpracowali z grożoną Hasę. Do no, powstawały rzeczy naprawdę ciekawe i niezwykłe, a później, bo też był taki czas, kiedy 2 plus 1 zaczęło robić no, zawrotną karierę na e, tak zwanym Zachodzie, no, zwłaszcza w Niemczech ówczesnych Zachodnich, to muszę powiedzieć, że te stroje, które oni mieli tam, to Madonna, pięć lat później, kiedy wystąpi w tym swoim słynnym szpiczastym biustonoszu od Jana Polagotie, prawdę mówiąc przy przy Elżbieta Dmoch i tak wyglądała jak skromna pensjonarka. Także jeśli ktoś tutaj potrafił zaszokować publiczność, może nie w Polsce, ale akurat wtedy w Niemczech, to była to zdecydowanie bardziej Elżbieta Dmoch. Czyli to ona była prekursorem? Moim zdaniem tak. I od niej by się można wiele uczyć, prekursorką pewnej też takiej odwagi scenicznej, bo te jej stroje były, powiedziałbym, no jak na tamte lata, PRL -owskie PRL -owskie były niezwykle, ale to naprawdę niezwykle odważne. A zaczęło się niewinnie, bo rzeczywiście kariera 2 plus 1 ruszyła w mniej więcej tak roku 1971, drugim, wtedy były debiuty, ale bardzo szybko wszyscy zaczęli nucić ich piosenki, bo były melodyjne, sympatyczne, takie optymistyczne. Elżbieta Dmok zachwycała wszystkich widzów i tą grą na flecie, przecież ona była flecistką, pięknie grała, prawda? I Szkołę no muzyczną nawet. No właśnie, zachwyciła całą Polskę. Na piosenko, piosneczko Mocnaś ty jak kamień Zachodzi czerwone słoneczko. A ty zawsze z nami! Bywalcami festiwali zaczęli być natychmiast, ale te rzeczywiście oni mieli takie piosenki, że grały to wszystkie rozgłośnie, wszyscy to nucili i wszyscy się nimi zachwycali. No i przyszedł rok 75, kiedy to właśnie zaproszono ich już po raz drugi na festiwal w Sopocie. No, festiwal w Sopocie z każdym rokiem miał coraz wyższą rangę, był takim polskim oknem na ten zachodni świat. Taki i Polsce coraz bardziej światowy. Zdecydowanie, był. oczywiście z tą wielkiej gwiazdy przyjeżdżały i to tak. naprawdę były wielkie gwiazdy światowego, ówczesnego formatu. Więc nie ma się co dziwić, że polscy artyści, którzy dostawali zaproszenie na ten festiwal, no też chcieli wyglądać światowo. Oczywiście sposoby były na to różne. Jedni szli na Bazar Różyckiego, słynne miejsce w Warszawie, gdzie można było kupić ciuchy z zachodu. Prawda? Inni próbowali sobie coś sami szyć. Inni sięgali po pomoc polskich ówczesnych firm odzieżowych i polskich projektantów. I tak właśnie zachowała się Elżbieta Dmoch, która poprosiła, no, można powiedzieć, stałą projektantkę festiwalu w Sopocie i osobę, która projektowała stroje wielu polskim artystów. Wówczas, czyli Grażyna Hase. Grażyna Hase, która właściwie dopiero co skończyła karierę modelki, a zadebiutowała kilka lat wcześniej świetną kolekcją kozak Luke, która spodobała się w całej Polsce, nie tylko. I nagle się okazało, że jest to równie świetna projektantka, jak i modelka, a może nawet jeszcze lepsza i projektantka. To nie był oczywiście przypadek, że, że to Grażne Hase poproszono o taką pomoc, bo Elżbieta Dmoch już widziała wcześniej zaprojektowane stroje, chociażby dla Ireny Jarockiej w Sopocie, chociażby dla Anny Jantar. I ona też widziała, że Grażyna Hase ma w sobie no, ciekawe pomysły, ma, ma coś, co wyróżnia te stroje, bo Elżbieta Admo no, chociażby zapamiętała Irenę Jarocką właśnie z Sopotu, gdzie Grażyna Hase ubrała ją w taką coś w rodzaju bluzy z kapturem. Jarocka zdejmowała ten Śpiewała kaptur. wtedy gondolierzy z No właśnie, no właśnie. O grażenie Hase było głośno, bo wszyscy wiedzieli, że no to jest osoba, która czegoś chce, ma wizję i ten artysta, który wyjdzie na scenę, z pewnością zostanie zauważony. A w Sopocie bardzo wszystkim na tym zależało, bo przecież to były czasy, kiedy nawet i duże zachodnie media muzyczne przysyłały tutaj dziennikarzy, łowili talenty i, i naprawdę czasem Sopot potrafił być trampoliną dla zagranicznej kariery. No więc nic dziwnego, że to do Grażyny hasę zgłosiła się Elżbieta Dmoch. No i pomysł na ten pierwszy strój zaprojektowany przez Grażynę hasę był bardzo ciekawy. Otóż w tym czasie dopiero co Grupa 2 plus 1 wydała świetną, zresztą moim zdaniem, płytę Wyspa Dzieci. Album dosyć niezwykły, inny, taki mocno koncepcyjny i Grażyna Hase wpadła na, dziś wydaje się, może nie to taki specjalnie odkrywczy pomysł, ale wtedy było to coś szokującego, żeby Elżbieta moch ubrać w sukienkę, na której będzie nadrukowana kopia okładki. No i rzeczywiście przeniesiono to, co grafik zaprojektował kiedyś na okładkę, na tę sukienkę. To była taka dosyć, wydawało się, prosta, trochę słowiańska suknia, nieco powłóczysta. Musiała też mieć miejsce ta suknia, żeby, żeby kopię tej okładki tam zaprojektować, ale na tej okładce było coś w rodzaju takiego magicznego ogrodu, takiej roślinności, która sobie tam wyrasta, prawda, na białym tle. I rzeczywiście te, te roślinki, to wszystko przeniesiono na te suknie i była rzeczywiście to no, lekka sensacja, no bo wszyscy mówili o jejku Elżbieta Dmoch, ubrała na siebie okładkę, swojej płyty. Dziś, kiedy techniki druku i kopiowania różnych rzeczy z grafik na ubrania są powszechne, tanie, oczywiste, wydaje się to żaden pomysł, ale naprawdę wtedy było coś to zaskakującego i dostrzeżonego zresztą przez różnych komentatorów festiwalu w Sopocie. Udanym debiucie, bo tę sukienkę i ten strój wszyscy dostrzegli, i głównie tutaj y, Gerżana Hase skupiła się na Elżbiecie Dmoch, panom dała takie jasne marynarki. Nie było chyba w tym nic dziwnego, że y, kiedy rok później A1 zaproszono do Opola z kolei, to znowu Elżbieta Dmoch poprosiła Gerżana Hase o pomoc. I w Opolu stała się rzecz niezwykła, bo tam, y, po pierwsze, samą Elżbietę Dmoch Grażna Hase ubrała w suknię pomarańczową, który wówczas był takim kolorem mało scenicznym. Ubierano się w czerń, ubierano się w biel, prawda, to były raczej klasyczne kolor długich sukien, to wszystko mogło ewentualnie błyszczeć, mieć cekiny, ale raczej się ubierano bardziej nadobnie, no chyba, że to czasem była właśnie hajna frąckowa, jak, czy ktoś inny ubrał im gdzie jak pamiętamy bywały tam różne historie takie dosyć ekscentryczne, ale Opole nie było nigdy specjalnie ekscentryczne, no i wszyscy zastanawiali się, co tam się na tym festiwalu wydarzy i ta pomarańczowa sukienka w takim rzadko spotykanym kolorze i też to asymetryczna na jedno ramionczko była rzeczywiście już pewnym takim wydarzeniem. Ale to nie ta suknia skupiła uwagę y, wszystkich na y, grupie 2, plus 1, a tym razem stroje panów. Bo tu już nastąpiła kompletna rewolucja. Bo otóż Grożna Hase wymyśliła dla nich strój, który dzisiaj powszechnie występuje i nazywamy go longsleevami, czyli t-shirtem z długim rękawem po prostu. Natomiast wtedy t-shirt z długim rękawem na scenie, w opolu, wydawał się czymś bardzo obrazoburczym, rewolucyjnym, ale to ciągle jeszcze jest nie to, co było najbardziej rewolucyjne w tym stroju. Otóż Grożna Hase postanowiła na tych longsliwach wydrukować resztę ubrania. Na longsliwach pojawiły się nadrukowane muszki pod szyją, i nadrukowane klapy marynarek. Więc pierwsze wrażenie widowni, które siedziała jednak dosyć daleko od sceny, było takie, że ona i. że są w garniturach. Tak. Dopiero na jazdy kamer, jakieś zbliżenia na telebimy, i to samo widzieli ludzie w telewizji, kiedy dopiero gdzieś tam na początku widzieli tych artystów z daleka, a później kamery pokazywały ich blisko na scenie. Dopiero odkrywali, że przecież to nie jest marynarka, to nie jest mucha, to jest tylko wydrukowane. No i to zrobiło furorę absolutną. Grażna Hase była zupełnie nowatorska w tym, i dziś znowu nam się wydaje to. No, żaden wynalazek, prawda? Ale wtedy w smutnej, szarej, PRL-owskiej Polsce, jednak ograniczonej pewnymi modowymi konferansami, taki stój był czymś kompletnie, kompletnie niezwykłym. Tam również właśnie jedno z tych nagród mi, sobie Elżbieta odmok dostała, bo rzeczywiście no, ona właściwie w kamerze wyglądała zawsze fantastycznie, pięknie i, i nie ma się co dziwić, że takie tytuły zbierała. No i cóż, po tym Opolu rzeczywiście zaczęło się sporo wyjazdów zagranicznych, bo oni właściwie już druga połowa lat 70. cała to były wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i na Kubę i do Niemiec wschodnich, zachodnich, więc właściwie na kolejny festiwal w Sopocie w roku 78 2 plus już ze statusem gwiazdy. Mieli nawet swój specjalny występ, ale brali też udział w konkursie i znów y, poproszono Grażynę Hasę o to, żeby Elżbietę Dmoch ciekawie ubrać i znowu zobaczyliśmy odrobinę szaleństwa, bo o ile panowie mieli takie srebrzysto-białe garnitury, to y, inspiracją dla stroju Elżbiety Dmoch był strój hotelowego boja z dobrego hotelu. Ona miała taką czerwoną sukienkę z zielonymi lamówkami, więc kolory takie no bardzo gryzące się, niekoniecznie kojarzące się niektórym z elegancją, chociaż dlaczego nie, natomiast niewątpliwie wyglądające dobrze na festiwalu, gdzie oczekuje się no, pewnej przesady, pewnego koloru, pewne, czegoś takiego, prawda, co przykuje uwagę. Więc ten strój, ta sukienka, która miała wyszywane wszystko, to było takimi właśnie y, zielonymi lamówkami, to wyglądało trochę jak taka liberia, taka damska. No i do tego jeszcze toczek z woalką, no, i w ten właśnie sposób 2 plus 1 było ubrane na tym festiwalu. Dostali tam nawet nagrodę. grażna Hase, która zazwyczaj przyjeżdżała na festiwal w Sopocie, bo pilnowała swoich gwiazd, czasem coś się było podfastrygować, coś zwęzić, coś rozciąć. Akurat w tym roku nie była na tym festiwalu, ale kiedy już było wiadomo dzień wcześniej, że Ryd zdecydowało, że 2 plus 1 też dostanie taką nagrodę, to oczywiście zadzwoniono do Grażyny Hase, że Słuchaj, musisz czym prędzej przyjechać do Sopotu, świętować. No i świętowanie było huczne na jachcie ówczesnego presa telewizji polskiej, Macie Szczepańskiego, który był tam. Tam, zacumowany w pobliżu, więc e, drodzy znaczy państwo. Ktoś... Jacht, jacht oczywiście. No, ja myślę, że po nocy prezes również mógł być zasumowany. <grym> Natomiast, no, jak się... myślicie państwo, że to tylko dzisiaj są jachty rosyjskich oligarchów, to nie. Otóż za PRL-u też niektórzy mieli jachty, i też na tych jachtach odbywały się huczne imprezy. ci los na wiersrzst nie chowaj go w sięedniku tylko Po tym właśnie festiwalu grupa 2 plus 1 dostała zaproszenie do najpierw Niemiec wschodnich, później Niemiec zachodnich. Tam po raz pierwszy nagrali piosenkę po angielsku. Easy come Easy Go, bardzo znany hit. Taki trochę w stylu, bo M, trochę ABY, AB no takie były wtedy trendy muzyczne. Oni się bardzo to doskonale w to pisali piosenka melodyjna, disco, do tańca. Easy come, easy go, baby. Szybko zawojowała najpierw Niemcy wschodnie, za chwilę zachodnie i tam zaproszono 2 plus 1 do takiego bardzo popularnego programu, w roku 1980 do programu Musikladen, czyli więc po polsku no, sklep z muzyką, można by to tak przetłumaczyć. I tu chyba Elżbieta Dmoch wystąpiła w stroju najbardziej szokującym w swojej historii. Bo o ile dół był taki dosyć zwyczajny, to były takie fioletowe, może takim w kolorze Lila, w kolorze Bzu, takie szerokie spodnie typu Haremki, była przepasana takim ogromnym, ni to srebrnym. To w każdym razie takim metalicznym pasem, trochę jak Sindbada, więc dół to był rzeczywiście Sindbad. Na górze natomiast miała bardzo obcisły top w takim kolorze bakłażanowym z bardzo cienkiej tkaniny, który właściwie odsłaniał wszystko, a ona nie założyła biustonosza. Więc po prostu w Polsce PRL-owskiej i dosyć pruderyjnej, kiedy To był szok. To był szok, bo jak zobaczyli ludzie to, to nagranie w tej niemieckiej telewizji, gdzie tam nie robiło to takiego wrażenia. Natomiast właściwie, no de facto, pokazanie biustu. Więc to dla polskiej publiczności wtedy było szokujące mocno. I też takie, niektórzy mówili, że to zaszkodzi karierze 2 plus 1, bo oczywiście ta wielka, pruderyjna część polskiego społeczeństwa nie kryła swojego nieprawdopodobnego oburzenia. Ale nic takiego nie nastąpiło, bo 2 plus 1 zaczęli tam robić ogromną karierę. Zaraz nagrali płytę całą po angielsku. Te piosenki właściwie w całej Europie zaczęły być bardzo popularne. No oni musieli niestety tę karierę wkrótce przerwać, ale zanim ją przerwali, dostali się w tryby, machiny. No mówiąc kolokwialnie zachodniego show biznesu, więc już nie graży na hasę, a zachodni projektanci ich czesali, ubierali i, i stawiali na takie trochę widzone ostrzejsze, taki Pęsi Sapilu. Nawet ci panowie właściwie często byli albo półnadze, albo tylko mieli jakieś na gołe ciało założone takie kufajki, jakieś takie kamizelki na górę, więc to były takie stroje mocno wyzywające bym powiedział. I myślę, że Madonna tyle nie pokazała, jeśli chodzi o swój biust, co właśnie Elżbieta Dmoch w tym programie, a później na trasach koncertowych, które się odbywały w Niemczech zachodnich. No i ta współpraca z Grzegorzem Hasa się nieco urwała. Natomiast oczywiście 2 plus 1, kiedy wybuchł stan wojenny, wrócili do Polski. To ich kariera z kolei się na trochę przerwała. Były to takie dziwne czasy, kiedy oni siedzieli w Polsce, nie mogli właściwie nigdzie wyjechać, nie mogli koncertować. A w tym czasie piosenka Singapur, też z tego albumu Easy Come Easy Go, w Japonii dobijała do siódmego miejsca. Byli tam wielkimi gwiazdami, których nie dało się zaprosić, nie mogli przyjechać i nie mogli tam wystąpić. Po tym, jak stan wojny się zakończył, WAPOLS-1 wróciło do koncertowania, wrócili do współpracy z Grzeczną Hasę i wiele lat z nią współpracowali. Grażna Hasę rzeczywiście była odpowiedzialna za, właściwie można powiedzieć, no, luk, prawie że total luk w życiu domowym i w życiu scenicznym Elżbiety Dmoch, Bo ona ją ona mówiła do tego, że mając tak ładną figurę, powinna eksponować, powinna pokazywać, powinna nosić głębokie dekolty i takie Elżbieta Dmoch nosiła te dekolty, powinna zakładać kapelusze i my ją często widzimy na różnych nagraniach w kapeluszach, prawda? Bo to jej pewnie takiego romantyzmu, takiej dości, takiej dziewczęcości, na no, te kapelusze uwielbiała. Kapelusze, ale... opaski także. Kapelusze, opaski, tak. Opaski to jest taki trochę etap nieco późniejszy, kiedy właściwie w drugiej połowie lat 80. 2 plus 1 w ogóle się zmienia. To są dalej pomysły Elżbiety Dmoch i dalej pomysły również Gważny Hase, ale jakby obie strony tej współpracy no wiedziały, że coś idzie nowe, że idzie elektroniczna muzyka, że na zachodzie już jest bardziej pop niż disco, prawda? Już była Madonna, już były kapele rockowe, więc oni też szli trochę w kierunku elektroniki, w kierunku takich strojów trochę futurystycznych, takich mieniących się, błyszczących, foliowych, ale no któż nie nadawał się lepiej do projektowania takich ubrań, jak właśnie Grzegorz Hasę, która pierwsza podążała za trendami, a bardzo często je wyznaczała. Co ciekawe, zachowały się do dzisiaj niektóre rachunki, jakie Grażyna Hasse wystawiała za zaprojektowanie stroju do 2 plus 1. Jest taki rachunek jeszcze z roku 85, w którym to właśnie umówiono się, dwie strony się umówiły, Grażyna Hasę ze Plus1, że zaprojektuje im stroje na trasę koncertową. I uwaga, ile Grażyna Hasę dostała za taki projekt? No, rachunek opiewa na kwotę 5 tysięcy złotych ówczesnych. Pamiętajmy, że wtedy nie było podatku dochodowego, to była właściwie kwota na rękę. Jeszcze w przypadku artystów to było zupełnie, to właściwie można podać, to była właściwie rzeczywiście kwota na rękę. A ile się wówczas zarabiało? No, wówczas się mniej więcej zarabiało jakieś około 6000 tysięcy. 5-6 tysięcy przeciętnie, ówczesnych złotych. Czyli można powiedzieć, że właściwie to jest prawie to samo co dzisiaj, bo też GUS, który nam podaje co miesiąc wyniki, no mniej więcej brutto w tej chwili zrobi się 6 tysięcy, czyli jakieś 4,5 tysiąca przeciętnie mamy w Polsce zarobki netto. No więc można by powiedzieć, że de facto to wynagrodzenie za strój to była jedna miesięczna średnia pensja w Polsce PRL-u. I teraz pytanie, skoro ty złożycie to samo co dzisiaj, to czy dzisiaj którykolwiek polski projektant, gdyby się taka super grupa zwróciła do niego czy za 4,5 tysiąca złotych, on by chciał zaprojektować komuś stroje na trasę. W, życiu. w życiu. Sądzę, że trzeba byłoby tę kwotę pomnożyć przynajmniej razy 10. Więc to też pokazuje przy okazji, jak artyści polscy nie tylko ci, co śpiewali, bo i oni mieli słabe stawki, ale także ci, co projektowali właśnie już na hasę, jak bardzo mało ci ludzie twórczy, ludzie z pomysłami, ludzie, którzy być może często za granicą zrobiliby wielkie kariery, a nie zawsze im pozwalano na to, jak oni niewiele w tej Polsce zarabiali, i jak nigdy ten ich talent, ta taka głodność artystyczna w każdej dziedzinie no nie mogła rozwinąć skrzydeł, więc były pewne ograniczenia, ale jak się okazuje nikt o tym wtedy nie myślał. Po prostu myślano o tym, żeby dobrze zaśpiewać, dobrze wyglądać, dobrze zaprojektować i być może dlatego dziś, kiedy patrzymy na te stroje, na te piosenki, na poczynania polskich artystów wtedy odkrywamy, że jest tam o wiele więcej niż nam się kiedyś wydawało. Także suknie Elżbiety Dmoch pozostaną w naszej pamięci, tak jak te niezapomniane piosenki 2 plus 1. Tak i wiem, że po Ponoć troszeczkę lepiej jest z Elżbietą Dmoch, bo jak wiemy, miała pewne kryzysy. Ponoć już jest troszeczkę lepiej, już wychodzi, już odbiera tantiemy, odbiera emerytury, robi zakupy, mieszka sobie w Warszawie, więc można, mówiąc kolekwialnie, powiedzieć, że zaczęła znów iść w stronę słońca i to tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oby jeszcze zaśpiewała. Mam taką nadzieję, ciągle w to wierzę. Serdecznie dziękuję. Jarosław Panek, Grand Luxery Outlet, przybliżył nam piękną historię Elżbiety Dmoch. Dziękuję bardzo.